Ten podły glut spysiński. Tutaj, moi drodzy, jakaś rzecz ważna. Ela przeprasza właścicielkę domu dziecka, a tutaj Ela wyrzeka się córki i wyzywa ludzi. Więc to jest krótszy materiał, a chcę skończyć live'a, ponieważ jeszcze będę dla was montował film. Więc na następnym live'ie zobaczymy sobie to przepraszanie, a tutaj zobaczymy sobie to. I tyle. I taki mały disclaimer. Ostatnio powiedziałem, że będę komentował rzeczy, które są warte skomentowania. Legawin oczywiście nie jest warte komentowania. Natomiast wiem, że są osoby, które lubią, jak ją komentuję. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, postanowiłem, że będę to robił, ale będziemy komentować rzeczy, które są, powiedzmy, istotne w tym świecie. To znaczy, na przykład, jak tu jest jakieś o zadaniu z matmy i podatkach. Nie. Wcześniej skomentował, teraz nie. Ela czyta. Nie, ale zła, bo trolice hejtują i makijaż. Kiedyś bym skomentował, teraz nie. Natomiast coś takiego? Włączmy. Włączmy, zobaczmy, załammy się i idźmy spać. Przynajmniej wy. Jak na wyrzekanie się córki i wyzywanie ludzi, to ma całkiem niezły humor rzucając tym krzesełkiem, nie? Dzisiaj mam. A, i oczywiście jeszcze jeden disclaimer, jeszcze jedna rzecz bardzo ważna. To, że jak ona zacznie mówić o rzeczy kompletnie niezwiązanej z tematem, ewentualnie zacznie sobie podrzucać krzesełko, albo zacznie mówić, że dostała jakąś paczkę z jakimś pasztetem, chlebem i dwoma paprykami, to też będziemy pomijać, bo skupmy się na rzeczach, które ewentualnie warto skomentować, chociaż po raz kolejny komentowanie Ligawin absolutnie nie jest warte. Kochani widzowie, witam was na moim live i podium. Dzisiaj mamy 24 stycznia, środa. Miało się zacząć o 21:30. Klasyka, jest godzina spóźnienia. Jak Marilyn Monroe, nie? Z tym, że przypominam, że Marilyn Monroe u szczytu swojej sławy spóźniała się nawet i 20 godzin. Słuchajcie, Andrzej, trudny temat to jest bardzo. Andrzej, o. Jak moja córka się... Andrzej to były mąż. Urodziła miała roczek. Co? Trudny temat to jest bardzo. Andrzej, jak moja córka się urodziła miała roczek. Co? Andrzej, to jest trudny temat. Jak moja córka się urodziła, miała roczek? To powiedział, że mnie nie kocha. Aha, okej, okay, dobra, nie. Trzeba było dalej posłuchać, przepraszam. Że nie chce z nami być, że się wyprowadza. I... Jak się urodziła, miała roczek, czego nie rozumiesz? Przepraszam, to już późna godzina, jest to dlatego. Na zostawił. Zapakował walizkę i się wyprowadził. Dziecko ani jeszcze wtedy nie mówiło, ani nawet nie chodziło. Mhm. Nie, no, po prostu mama jest chora od 10 dni i ja do niej chodzę codziennie. I... Ja wam powiem tak, że kompletnie nie mam pojęcia, co tam się działo i nawet nie będę jakoś dociekał, dlaczego mógł ją zostawić. Mam to kompletnie w dupie. Natomiast w tym wszystkim najbardziej zawsze cierpią dzieci i to jest największa szkoda, że w momencie, gdy są ludzie, którzy nie powinni mieć dzieci, te dzieci po prostu posiadają. I do lekarza, i do apteki, na sklepie, i do sklepu, i na zakupy. Proste, 9 miesięcy w brzuchu, plus 3 miesiące się spóźniła. A, no i no to roczek, faktycznie. Oni w ogóle tylko ze mną rozmawiają, czy żyje. Ale teraz nie potrzeba opieki. Ona jak się jąka, to coraz bardziej przypomina tego, Konona, nie? I Majora, świętej pamięci. I coraz bardziej, no, i tam ja z nimi rozmawiam. Bo ona nie ma ciężkiego stanu i tyle, co można jej pomóc, to ja jestem w stanie to zrobić. Ale mama by nie chciała żadnej opiekunki, to w ogóle nie wchodzi w grę. A poza tym, dlaczego nie miałabym się nią zajmować? Nie mam dzieci, nie mam rodziny. To mi daje satysfakcję. Twórca, dlatego właśnie oglądam ją na sam koniec, jak już jest mniej ludzi. Natomiast jeśli chodzi o drugi kanał, to boostuję inne filmy. I przyjemność, że mogę się na coś przydać, no nie? Mi to daje radość, no nie? Bo ja i tak nie mam się kim opiekować. Nie mam psa, nie mam kota, nie mam dziecka. Nie ma męża, no to kurde. Śmiem wątpić, że Ela cieszy się, że musisz czymś komentować, że musisz się jakimś opiekować. Mam cię chociaż. Dobranoc, cześć, Jutka. Opiekuję, nie? A chomik? No i chomikiem. Po prostu. Kto jej sprzedał chomika? Ja nie narzekam, ja lubię się opiekować różnymi osobami, jestem taka opiekuńcza raczej. Nie, no pewnie. Oczywiście, że jesteś opiekuńcza. Twoje streamy, twoje filmy, twoja działalność w internecie przykładem. I to mi sprawia przyjemność, że się... Ona lubi być opiekuńcza, ale nie dla swojej córki. Jest to w 100% zrozumiałe. Ciekaw, ile dni od 18 urodzin Marysi Ela zrobi jej pozew alimenty? No właśnie, bo to jest też...
to jest też ciekawa w cudzysłowie kwestia, że o alimenty może starać się również rodzic do dziecka. Nie tylko dziecko do rodzica, tylko również rodzic. Nie poświęcam w żaden sposób, po prostu czuję się wtedy lepiej, czuję się taka bardziej wartościowa, że coś... Nie, ja nie wiem, po co tak kłamać. Ja na przykład nie mówię wam, wiesz co, ja lubię się dobrze odżywiać, lubię tam z mięsa, mięso to bardzo rzadko, mięso to no, praktycznie w ogóle nie jem. No po co tak kłamać? Po co tak kłamać, skoro widzicie, że nie i sam nie mógłbym tak powiedzieć wam, bo nie lubię kłamać. Nie kłamie ogólnie. W ogóle po cholerę kłamać, no. Ela, wszyscy widzimy, że nie, że tak nie jest. Cholera jasna, no. Tylko, że ona nie chce tej mojej pomocy, bo tak, kupuje różne rzeczy do jedzenia, ona mi krzyczy, że ona tego nie chce. Chce jej coś ugotować, to ona mówi, że nie. Ciekawe, czy to nie jest tak, że... Pilnuje tam, chce sprawdzić, jakie leki... No, więc zastanawiam się, czy to nie jest przypadkiem tak, że jeśli to, co mówi w tym momencie jest prawdą, a tutaj ja myślę, że prawda z kłamstwem naprawdę wymienię... Tak się wymienia, że trzeba naprawdę czujnego oka, żeby wychwycić to, kiedy zaczyna się kłamstwo, a kiedy zaczyna się prawda. Natomiast jeśli tutaj mówi prawdę, to zastanawiam się, czy to przypadkiem nie jest tak, że ona kupuje jakieś rzeczy pod siebie, których mama nie lubi, bo dostaje na to kasę i to też nie mówi, dobra, to nie chcesz tego jeść, to ja sobie wezmę do domu. Zażywa, to na mnie krzyczy. Idę do lekarza, żeby się tam dowiedzieć, czy nie za dużo tych leków ma, to na mnie krzyczy, że idę. Kurde, ten. Nad nią się ciężko. Nią się ciężko. Moją mamą jest bardzo ciężko się opiekować, bo ona walczy, żeby się nią nie zajmować. No właśnie, no może Ela po prostu ona walczy, żebyś ty się nią nie opiekowała, czaisz? Bo jak ja na przykład, jak miałby się mną ktoś opiekować i byłabyś to ty, albo nikt, to wolałbym się czołgać z łóżka do łazienki, żeby się wysikać, niż cię prosić o pomoc. Wolałbym samemu jeść zimne, nieprzyprawione i niezrobione surowe jedzenie i czołgać się do Lidla i z powrotem, niż prosić cię o pomoc. Serio. A z kolei jak jest zostawiona sama sobie... No, ona nie chce, ona ode mnie nic nie chce. Kupiła mi dzisiaj buraczki takie ugotowane takie w takiej saszece, że to można podgrzać. Nie, ona nie chce buraków. Kupiła mi kalafiorka. Nie, ona nie chce. Kupiła mi gulasz. Nie, ona nie chce. Ugotowałam jej rosół. Nie chcę rosołu. Pokupiłam jej tam jakieś różne wędliny, warzywy. Kupiłam jej wędliny, warzywa, owoce, sery. To mówi, że to nie pieniądze, kurde. Moje życie nie jest potrzebne nikomu. O! Szybka zmiana, szybkie cięcie. Jak na mojej głowie, maszynką. Ja nie jestem potrzebna do czegokolwiek. Przykro, że nawet jej własna matka ma jej dość i woli głodować, niż dać jej się sobą zająć, no. Że nawet nie jest śmieszne, nie? To, co ja też powiedziałem, że wolałbym naprawdę sam wszystko robić, choć mi to zajęło 10 razy dłużej, niż pozwolić, żeby Ela się w jakikolwiek sposób mi pomagała, to też nie jest zabawne. To też nie mówię tego w żarcie, tylko autentycznie, zupełnie z ręką na sercu tak mówię. I przykre jest to i straszne jest to, że jej matka, czy tam jej mama, myśli o niej podobnie. A jestem jakimś gościem z internetu, a to jest jej córka własna, nie? Jak ona skończy 18 lat, to będzie ciągle znowu się zobaczyć przecież i spędzać razem czas. I wszystko da się zmienić, jeśli się na tym popracuje. Wódeczki się razem napije, się będzie fajnie. To jest Discord Eligavin, nie? Nie, ja wierzę, że wy, drodzy fani, bo nie mówię do hejterów, zaopiekujecie się Marysią, bo... Ale się nie zmienia. Pierwsze filmy, jeśli chodzi o jej córkę, wyglądały tak, że jej na kanale jej córki wstawiony był film Mama pije piwo, nie pamiętam dokładnie tytułu, Mama pije piwo i jeden z panów kupił mi bilet na karuzelę, coś takiego. Ktoś mówiłem, że zaraz poda dokładny tytuł i mija od tego filmu jakieś 6 lat, 5 lat i ona dalej mówi, że żeby ktoś się nią zaopiekował, nie? Ale teraz, w tym momencie, ktoś się nie opiekuje. Mama pije piwo z kimś tam, a on później funduje mi karuzelę. O właśnie. Chcę obiecać, że jak ona wyjdzie z domu dziecka za 5 lat, to mnie na pewno nie będzie. Czemu macie nie być? Bo już sobie jakieś postanowiłam. Rzeczy, działania dotyczące mojego życia. Już sobie coś zaplanowałam. Planujesz, planujecie czasem swoje życie? Ja sobie zaplanowałam już swoje życie, kurwa. Sam zaplanuj terapię. Odrygnij normalną pracę. O. Nie potrzebuję... Nie, po co? Po co? Terapii. No. Piję alkohol, bo mam taki kaprys, nie muszę. Mhm. Ona ma odpowiedź na wszystko. A nie,
niech sobie kłamal się weźmie ten sąd rodzinny, niech sobie ją zerzą, a no ja jestem... Nie potrzebuję terapii, piję alkohol, bo mam taki kaprys, nie muszę. A niech sobie kłamal się weźmie ten sąd rodzinny, niech sobie ją zerzą, a no ja jestem jej potrzebna, a ja muszę się nią opiekować? Ja sobie mogę wyobrazić, dwoje dzieci poroniłam, wyobrażę sobie, że ciążę z nią. Szybko, nie? Zmieniła się. Dopiero co mówiła, że lubi się opiekować. Ją też poroniłam i że jej nie ma. Ja mogę tego. Mogę? Bo ona to później, może to później słuchać i wyobraź sobie, co poczuje. Ale ona już to słyszała 100 razy i wiem, co ona czuje. Ja... Straszny człowiek. Ja szczerze, absolutnie szczerze powiem wam, że ja nie wiem, czy kiedykolwiek miałem styczność ze straszniejszym człowiekiem. To po prostu straszny człowiek. Straszny, straszny, po prostu do szpiku kości straszny człowiek. Tak mówię, ku 5 lat! Ona już to dawno słyszała, ona nawet to słyszała i była ze mną. Mówisz się potem ci, że nie masz tej córki, nie mówisz takie rzeczy, no weź ty. Ale przecież mi ją zabrano, to co ja mam robić, podpalić sąd, żeby mi ją dali? Powiem ci tak, Ela, teraz już nie jestem specjalistą. Byłem cały czas w tle. Nie jestem specjalistą, nie jestem osobą, która jakoś zna super prawo. Natomiast wydaje mi się, że w tym momencie już tak naprawdę cokolwiek byś nie zrobiła, to i tak już jej nie dostaniesz. Możesz zacząć pracować nad sobą. Rzucić się z nożem na sędziego, który mi ją zabrał. Czajcie, nie? A co mam zrobić? To mam spalić? Tego mam wziąć jako zakładnika, że mi ją dali? Nie. Przestać chlać i coś ze sobą zrobić. Dać sądowi jakąkolwiek podkładkę, żeby chociaż zezwolił na jakieś widzenie z tym dzieckiem. Cokolwiek zrobić. Cokolwiek normalnego, a nie rozebrać się i podpalić. Dobrze, że jest późno, bo zacząłem drzeć ryje, bluzgać. Nikt tak nie mówi. Nie, to niech sobie ją zeżrą. Ja mam ją w dupie po prostu. Mam ją gdzieś. Nie będę się już nią opiekować. Wyrzekam się jej. Ela. Ponad rok już się nią nie opiekujesz. Półtora roku. Znaczy, ponad półtora roku już nie ma jej w domu, natomiast czy ona się nią kiedykolwiek opiekowała? To jest takie chyba. Wydaje mi się, że nie było takiego momentu. Może jak była malutka gdzieś tam, czasem, jak się jej przypomniało. Niech sobie... Niech Witold, niech pan sędzia! Witold Sobejko. Tak, przekazujecie mu filmy, więc apeluję do pana Witolda Sobejko, który ma miliony, samochody, wille. To niech pan się zajmie teraz moją córką, skoro ja nie mogę się nią zająć. Ma pan swoje dzieci, ma pan żonę, ma pan rodzinę, może pan nie ma, a może ma pan dwoje dzieci. To niech pan adoptuje moją córkę i niech się pan nią zajmie, skoro pan uważa, że ja i mój mąż nie możemy tego zrobić. No to bardzo proszę, no. Czasem się zastanawiałem, czy można się brzydzić drugim człowiekiem. Można wam powiem. A na co idą te pieniądze z tej pensji sędziowskiej? Na co? Na co? Proszę pomóc mojej córeczce, skoro ja nawet się nie mogę z nią Pomagają. Wiesz, ale pomagają właśnie twojej córce. Spotkać. Nie możesz się z nią spotkać? Właśnie na to idą te pieniądze, żebyś nie miała prawa się z nią spotkać. Ale mogłabyś, gdybyś się zmieniła. Moja córka potrzebuje butów na zimę, nogi jej przemakają, mam mokre skarpetki. Ile pan ma miesięcznie pensji? Ela, podobno wysyłasz jej co miesiąc z tego co pamiętam. On mówił tak w listopadzie. Podobno Ela wysyła swojej córce 1000 albo 1500 miesięcznie. Czyżby to nie była prawda jednak? Niemożliwe. Pan buciki i mojej córce, bo w fundacji, w domu dziecka, gdzie ona przebywa, wiecie o tym, że w tym domu dziecka ma ulica Tyla w Krakowie, nie kupili mojej córce butów zimowych, tak. Bo tacy są biedni. Ale po co ty podajesz adresy? No wiesz, nawet 3K wysyła. Aha. Dziecko przebywa w domu dziecka. Nice. I wyobraźcie sobie, że mojej córce nie kupili w tym... Zamknij mordę, bo cię wypię zaraz po prostu wywalcie tego głupiego gnojka z rozmowy. A to jest moje podium, nie twoje. Nie kupili jej w domu dziecka butów na zimę. Tak się zastanawiam, czemu na przykład Ela, skoro nie chce z nikim rozmawiać, po prostu nie włączy kamery i nie zacznie krzyczeć tak sobie. Zamiast uciszać tych ludzi, to wystarczyłoby kliknąć rozłącz i już. A jej cały czas nóżka rośnie. Nie kupili jej tornistra do szkoły, bo pieniędzy nie ma, nie? No przecież wysyłasz, Ela. Kurtki jej nie kupili, ja jej kupiłam kurteczkę, czapeczkę, rękawiczki. Nic nie dostała, po prostu totalnie nic. I na to ten prezydent miasta wydaje pieniądze dla tych domów dziecka. Jak te dzieci nawet nie mają kurtki, tornistrów, butów na zimę. Ja już nie mówię o tym, że te dzieci nie jeżdżą na wakacje, że nie jeżdżą na ferie zimowe, że nie jeżdżą na nartach, że nie chodzą na bazę, że nie chodzą na siłownię, że... Pojechałem na narty, nigdy nie byłem w górach. Nie grają na instrumentach, kurwa.
panie prezydencie Jacku Majchrowski, niech pan da pieniądze dla dzieci w domach dziecka, bo pan daje na telewizję krakowską, czy tam na jakieś inne rzeczy, a dzieci w domach dziecka, ale też takie, nie sieroty, nie żadne sieroty, tylko dzieci zabrane rodzicom za ich poglądy polityczne, z porządnych rodzin, tak jak moja, i te dzieci są... To dobre, to akurat śmieszne było. Maltretowane, bo nie ma pieniędzy na wakacje, na lekcje, na korepetycje. Porządnych rodzin, taka jak moja. To śmieszne. Korepetycje, na dojazd do szkoły. Czy wy wiecie o tym? Słyszycie mnie? Chyba widzicie. Słyszycie mnie? Słyszymy? Czy wy wiecie o tym, że moja córka cały rok jeździ autobusem z nieważną legitymacją? Ela, wiesz co? Ja myślę, że ona zawsze tak jeździła. Roku, ponieważ pani w jej domu dziecka jest tak zajęta, że nie miała czasu, żeby dziecko sobie zrobiło zdjęcie nowe i wyrobiło legitymację i Marysia jeździ na gapę w autobusach z nieważną legitymacją. Śmiem twierdzić, że jeździła tak zanim tam trafiła. Od 12 miesięcy. Ona nie chodzi do dentysty, ja ją zapisuję, nie chodzi, bo nie ma jej kto zaprowadzić. Nie ma dziecko nawet zdjęcia. Nawet dziewczynka nie ma ważnej legitymacji szkolnej. Ale dziewczynka. Ja pierdzę, że jak ona by była ze mną, to bym wiadomo, żebym jej zrobiła zdjęcie do dokumentu. Ty byś się zrobiła. Przecież ty jesteś fotografem. I bym jej wyrobiła legitymację. Jak to jest możliwe? Napiszcie do pani Elżbiety. Niech ta pani, mamusia... Ona się Elżbieta nazywa? Elżbieta Gawin? A, ona nie osoba mówi. Nie ma. Mojego dziecka. Wasze dzieci mają ważne legitymacje szkolne? Bo wyobraźcie sobie, że ma... Tak, dosłownie. Wystarczy, że dziecko pójdzie do sekretariatu i tam po prostu podbijają tą książeczkę. Natomiast ona mówi o jakimś nieważnym zdjęciu. Ale ona chyba legitymacja jest na kilka lat. To nie jest tak, że co roku masz nową legitymację, tylko legitymację ja miałem na lat 6 bodajże. A teraz jak masz legitymację, to masz chyba, jak masz szkołę podstawową, nie masz gimnazjum, to właśnie raz jest, a później tylko nie zmienia się zdjęcia. Później tylko pieczątki dają. Na kilka lat jest, dokładnie. Ja nie ma. Czyli ona po prostu nigdy nie miała, dokładnie, więc może też tak być. Ponad roku ważnej legitymacji. O. Nie miała legitymacji 12 miesięcy, teraz od ponad roku nie ma legitymacji ważnej. Zaraz powiesz, że 2 lata jednak może. No bo kogo to w ogóle obchodzi? Myślicie, że w domu dziecka będzie ktoś komuś legitymację wyrabiał, zdjęcie do legitymacji, a na chuj jest komu potrzebne. Ale jak ona by była ze mną, to by wszystko miała, nie? Nie by się zdjęcie zrobiła, może by taka Marysia w końcu przydała. Marysia chodzi do 7 klasy, a ma legitymację szkolną sprzed 15 miesięcy. 12, rok? 15. To 15 miesięcy temu jeszcze z nią była. To brawo, Ela. Brawo. Jak ją ktoś zatrzyma w autobusie, to trzeba będzie zapłacić mandat. Ale to musisz coś tam zrobić. Ale co ja mogę zrobić, jak ja nie jestem jej mamą, nie mam prawa nic zrobić. To wystarczyło to zrobić, jak była w domu. O nią odzyskać ją. Jesteś śmiercią mamą. Ona cię kocha, a ty ją. I nie pierdol głupot tu. Lubicie hejterzy korespondować z tym domem dziecka, gdzie jest moje dziecko. To się zapytajcie, dlaczego od 15 miesięcy moja córka nie ma legitymacji szkolnej. Bo... Ja na przykład mogę napisać takiego maila, ale jestem święcie przekonany, że dostanę wiadomość zwrotną, ponieważ mama jej nie wyrobiła w momencie, gdy z nią przebywała. To jest jakiś problem? A skąd o tym wiesz? No nie ma, no. Gdzie? Elo, to napisz do nich list. Nie potrzebuję. Gołębia wyśli. Napisać listu wystarczy, że powiem na live. Od... A! Tak się obecnie załatwia sprawy. Nie trzeba wysyłać listów, nie trzeba się odzywać, wystarczy, że zrobi się live'a. Przez wszyscy oglądają live Eli Gawin. No. 2 lat moje dziecko jeździ na gapę. Ty nie oglądałem tego filmu, nie wiedziałem, że powie 2 lata. Przewidziałem. Autobusami? Bo pani w domu dziecka, gdzie ona przebywa... Będzie więcej niż 2 lata? Nie, 3 lat już nie powie, co? Nie miała czasu, żeby jej zrobić zdjęcie do legitymacji i wyrobić legitymację szkolną, ale w ogóle... Jak chodzi poza nową kurtką, to nie może sobie zdjęcie sama jest. Ale nie, ale ja się w ogóle zastanawiam, dlaczego szkoła w ogóle akceptuje taką sytuację, że dziecko nie ma od roku ważnej legitymacji szkolnej. Tego nie rozumiem. Nie rozumiem. No bo pewnie to jest wyssane z palca i ma. Nie ma. O. Nie ma dziecko od roku legitymacji, bo nie ma zdjęcia, nie ma legitymacji. A jak ja nie mogę zrobić zdjęcia, bo ja mam z nią zakaz kontaktu, tak? No ale przecież Elo, kochanie, jak dajesz jej 3000 miesięcznie, to może iść sobie zrobić zdjęcie do sekretariatu i zrobią jej legitymację. Kochanie, dobre pytanie. Nie. Po prostu pokazuję ci ten bilet autobusowy. Kochanie, czy ty nie rozumiesz? A właśnie to powinna powiedzieć dziwko, szmato i kurwa. Ja nie mam żadnej mocy kurwa decyzyjnej, jeśli chodzi o moje dziecko. Jedyna moja moc decyzyjna to jest taka, że ja daję pieniądze na jej zakupy. A jeżeli... No to jak dajesz pieniądze na zakupy, to dlaczego nie ma butów? I ma przemoknięte wszystkie. Chodzi o to, co ona robi, ale zamknijcie się, bo się wyłączę. Powiedziałam? To jest moje podium, a nie twoje. Ale zamknijcie się, kurwa, chcę coś powiedzieć, no. Przy problemach tej dziewczynki to legitymacja to nic?
Dla Eli najwyraźniej jest to ogromny problem. Tak, teraz ubliżyłaś? Dobra, to ja sobie idę na papierosa, a wy sobie rozmawiajcie. Do widzenia. Nie ma już nikogo na podium, sama zostałam. Wszystkich zbanowałam. O. Tak jak w twoim życiu, też wszystkich zbanowałaś, Ela. Bo ten matrzyka, wiesz co, to jest wyssane. A wiesz skąd? Z palca. Teraz sobie możemy na czacie porozmawiać. Co ja w ogóle tego nie rozumiem. Czy ja komuś coś złego dzisiaj powiedziałam, żeby mnie tak po prostu na tym Discordzie Sporo takich rzeczy mówię. Kochanie, czy ty nie rozumiesz? A właśnie to powinna powiedzieć dziwko, szmato i kur... Człowiek potrzebuje jakiegoś wsparcia, pomocy w swoich sprawach rodzinnych i ja jakie wsparcie w ogóle uzyskałam na tym jebodium? Dobra, mam, a ja pis, no to co? O. Myślisz, że ja się będę dupczyć z takim facetem? Moim zdaniem to żadna przeszkoda. Bo jesteś durny, głupi i świniowaty, bo ja się nie zamierzam dupczyć z nikim, kto nie ma takich poglądów. Marysia ma tą śrali z tego powodu, że miała mamę Elżbietę Gawin-Knaga, która jest dziwką, szmatą, śmieciem, zerem. Nic ona nie umie zorganizować. Nigdy się tym dzieckiem nie opiekowała. Nawet jak się Marysia urodziła, to jej nawet mlekiem jej nie karmiłam piersią. Musieli ją karmić z butelki, wyobraźcie sobie. Nigdy się moją córką nie opiekowałam. Moja mama się nią opiekowała. No i w końcu ją zabrali, a ja się w tym czasie kurwam, dupczyłam, chlałam, ćpałam. Nigdy. Ale to fajnie, że się przyznała, ale w końcu. To jest super. Przenigdy, ani nawet jednego dnia. Pierwszy krok za nią. Ani nawet jednej chwili nic dla mojej córki nie zrobiłam, bo na chuj mi córka, nie? No i dobrze. Nigdy. Odkąd ona się urodziła, moja mama się nią opiekowała. Mieszkała z moją mamą. Ja w ogóle z moją córką nie miałam kontaktu. I zawsze tylko walczyłam o to, żeby tego dziecka nie mieć. Tak, dokładnie. No i uzyskałam swój cel i teraz jej nie ma. W końcu. Nigdy nie chciałam przenikać. W końcu jakiś postęp robimy. A na chuj jest jakieś dziecko potrzebne, nie? Dziękuję za oglądanie. A ja przepraszam za oglądanie.